Cześć i witajcie w kolejnym odcinku o prezentach na Dzień Dziecka. Tym razem będą same nowości. Mam dla Was taką górę książek. Wszystko z jednego wydawnictwa HarperKids. I są to książeczki, które wybrałam specjalnie dla Was na tą okazję. Ale no, książki są ponadczasowe, więc możecie wręczać Waszym pociechom książeczki przez cały rok, do czego serdecznie Was zachęcam. I dzisiaj, tak jak w poprzednim odcinku, będę pokazywać książeczki od roku wzwyż, ale najfajniejsza książka, która najbardziej skradła moje serce, będzie na samym końcu, dlatego zapraszam Was do pozostania do końca. Zaczynamy od pozycji dla najmłodszych. Są to dwie książeczki. Pory roku i urodziny. I są to książeczki w podobnym stylu. Ja Wam tutaj na przykład pokażę urodziny, czyli w książce znajdziemy tematycznie, czyli tak jak tutaj urodziny, najważniejsze słowa z tym związane, czyli mamy zaproszenie, girlandy, balony i tak dalej, ale oprócz tego dziecko może przesuwać, o tak jak tutaj zobaczcie, różne elementy, o tu się pewno świeczki, o tu się zapalają i gasną, przez to jest to taka interaktywna książka i dziecko, które często takie małe może być dosyć szybko już znudzone tematem oglądania, że to jest lalka, to jest samochodzik, to tutaj mamy właśnie dla niego taką dodatkową atrakcję. Te książeczki spokojnie już od roku możemy dzieciom czytać, natomiast moja na przykład 3-letnia Róża jest dalej też jeszcze zachwycona, więc od roku wzwyż. Kolejna pozycja to książeczka o Binku. I na pierwszy rzut oka można powiedzieć, no tak, no jak dziecko ogląda tę bajkę, to może być zainteresowane po prostu tutaj opowieścią o Binku. Tutaj mamy zabawa w parku, no i jest historyjka z Binkiem w roli głównej. Ale mamy tutaj na dole magnesy. I te magnesy, zaraz Wam wyjmę, pokażę, są w takim pudełeczku. I te magnesiki możemy przyczepiać do tej oto książki. O, zobaczcie. Mamy piłeczkę, mamy naszego Binka. I dzięki temu tworzy się historia. Możemy oczywiście te magnesy przyklejać zgodnie z opisem tutaj na każdej stronie. Przykładowo, Binki i jego przyjaciele chcą pograć w piłkę, umieść ich w parku. No i umieszczamy właśnie Binka i jakiś tam przyjaciół w parku. A jak już bajka przestanie być interesująca i dzieci będą znały ją na pamięć, to możemy te magnesy umieścić na naszej lodówce i zostaną z nami na pewno na dużo, dużo dłużej. Kolejne pozycje to są takie trzy książki. Dwie mam z bajki o muminkach i jedną mam z bajki Chloe i Kukin. Zacznę od tych muminków, bo wydaje mi się, że one są takie prostsze dla młodszych dzieci. Już mówię Wam, o co w tej książeczce chodzi. Po pierwsze, na każdej stronie znajdziemy króciutki tekst odnośnie tego, co w ogóle się tutaj w rodzinie muminków dzieje. Ale to nie jest taka do końca pełna historia. Oprócz tego znajdziemy tutaj taką ramkę. I w każdej ramce są trzy przedmioty do znalezienia na danym obrazku. Powiem Wam, że one nie wszystkie są takie bardzo super widoczne na pierwszy rzut oka, więc dziecko musi sekundkę nad tym posiedzieć. I każda strona wygląda w taki sam sposób. Mamy wersję muminki w dżungli i mamy wersję muminki i zima. Więc taka letnia i zimowa przygoda. I dzięki tym elementom dzieci poznają nowe słowa. Tak jak tutaj mamy konewkę, mamy szklankę, okulary przeciwsłoneczne. Czyli temat taki letni, biedronka na przykład, tak? Jakieś jakaś papuga, wiśnie. Z kolei Cleo i Kukin troszeczkę jest, wydaje mi się, dla starszych dzieci, ponieważ tutaj oprócz trzech elementów
tak jak w tamtej książce do znalezienia, mamy jeszcze taką większą ramkę i tutaj tych elementów jest znacznie więcej. W niektórym przypadku musimy znaleźć ich kilka. Dzieci dzięki temu nie tylko uczą się szukania tutaj w książce elementów, no ale też na przykład liczenia, bo muszą przykładowo znaleźć cztery balony albo jakieś tam kości i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że przez to też, że tych elementów w niektórym przypadku trzeba znaleźć ileś tam, jest dla dziecka w pewnym sensie trudniejsze. Oprócz tego uważam, że te książki są fajne pod tym kątem, że można je czytać wiele, wiele razy. Wiele, wiele razy może dziecko szukać aż do momentu, kiedy nauczy się tych wszystkich rzeczy na pamięć. Jest to na pewno dużo fajniejsze niż takie typowe łamigłówki, bo tego nie musimy, jak dziecko odhaczy, to nie wyrzucamy do kosza, tylko tutaj może szukać i szukać i szukać i szukać i szukać i w ten sposób przechodzimy do kolejnej pozycji. Ale zostajemy przy Chloe i Kukinie i mam dla Was jeszcze takie dwie pozycje. Jedno to taki dodatek, można powiedzieć. Mamy kolorowanki z takimi oto naklejkami, ale przejdę do grubszej i cięższej pozycji, czyli książki właśnie o Chloe i Kukin, i to jest z takiej całej kolekcji, nowa kolekcja bajek. Tutaj z tej serii jest bardzo dużo różnych książek, różnych filmów i seriali dla dzieci. Powiem Wam, że długo się zastanawiałam, czy tak naprawdę chcę, czy moje dzieci będą zainteresowane taką książką. Jestem pozytywnie zaskoczona, już mówię Wam czym. Chodzi tutaj o kwestię graficzną i nie mówię tutaj o tym, że akurat te postacie są fajnie, nie wiem, narysowane. Chociaż one są też takie bardzo wyraziste i bardzo takie przyjemne w odbiorze. Natomiast tutaj zwróciłam uwagę na rozmieszczenia tekstów i na takie wyłuszczenie tych elementów, wytłuszczenie, pogrubienia niektórych tekstów. I te kolory, które są bardzo ładnie, wszystko to jest takie zgrane, dopasowane. Nic się tutaj nie gryzie. A jeśli nie znacie historii Chloe i Kukin, to wam na szybko powiem. Jest to historia o dużej rodzinie. Sześcioro rodzeństwa, gdzie głównymi bohaterami jest siostra Chloe, jej brat Kukin, ale tutaj mamy też resztę rodziny pokazanej. Mieszkają oni w takim malowniczym domku i mają mnóstwo przygód. I tutaj właśnie o tych przygodach będzie po kolei mowa. Jest tutaj kilka opowiadań. I to na pewno jest bardzo takie sympatyczne. Powiem tak, to jest bardzo sympatyczna książka. Teraz przejdę do pozycji, która totalnie jest inna, czyli Van Dog. To jest książka, która ma zupełnie inną grafikę, inną plastyczność i inną zupełnie formę. Zobaczcie, jaka to jest gigantyczna pozycja. To jest historia o psie, który jest artystą. Wczesnym rankiem Van Dog wsiada na rower i jedzie malować pejzaż. W tym czasie cała jego polana, na której maluje ten obraz, budzi się do życia. I on to wszystko chce przedstawić na tym obrazie. Czy mu się uda i jaki będzie efekt finalny, no to zapraszam do lektury. Odniosę się teraz do tych książeczek, które Wam wcześniej mówiłam odnośnie Szukaj i Znajdź. I tutaj też jest tak dużo szczegółów, że to jest naprawdę bardzo fajna zabawa, żeby tutaj odszukiwać różne elementy. Poza tym ta książeczka jest w pewnym sensie taką książką, która oprócz tego głównego wątku, głównej takiej fabuły, ma jeszcze swoje takie małe fabuły wkomponowane w to wszystko, więc tutaj możemy pokazywać i prezentować dzieciom dodatkowe historie w tle. Jedna rzecz, która trochę mi się tutaj nie podoba, to jest tak jak tutaj za tę książkę pokochałam właśnie tekst, tak tutaj ten tekst jakoś tak mi trochę nie leży. Powiem szczerze, że w tej książce mogłoby dla mnie tego tekstu nie być i ja bym tutaj z tej książki dużo więcej mogła dzieciom poopowiadać,
A te elementy tekstu, te dymki wszystkie, jakoś dla mnie jest ich za dużo i jakoś dla mnie one tylko tak powodują, że ja nie wiem, na czym mam się skoncentrować, który element mam w pierwszej kolejności czytać i to mnie bardzo jakoś tak drażni wręcz. Natomiast uważam, że cała książka przez choćby tą grafikę to jest godna polecenia i godna uwagi. I teraz zostały mi dwie książki dla trochę starszych dzieci. Podejrzewam, że tak 5 wzwyż. Pierwsza pozycja to Kosmiczne urodziny, lecimy na Księżyc. Niby fabuła bardzo prosta. Dzieci lecą na Księżyc robić swoje wymarzone urodziny. Ale podróż na Księżyc to nie jest taka jednak prosta sprawa. Powiem wam, że jestem naprawdę zaskoczona tą książką, bo myślałam, że to taka no... Będzie to po prostu historyjka, fabularna historia. Ale tutaj ta fabularna historia w bardzo fajny, inteligentny sposób przemyciła nam dużo faktów. Dużo faktów o kosmosie, dużo faktów o Księżycu. Więc jest to na pewno pozycja na wiele, wiele godzin na lekturę z dziećmi i tłumaczenie im takich dosyć trudnych elementów. W bardzo fajnej też oprawie graficznej. I uwaga, ostatnia pozycja, taka wisienka na torcie, książka, którą ja wiedziałam, że jak tylko wyjdzie, to ja muszę ją mieć. Idealna na nasze czasy, po prostu się idealnie wpisała ja i moje mikroby. Książka o tym, co to są mikroby, co to są wirusy, co to są bakterie, o koronawirusie. O tym, że musimy myć ręce, trochę o szczepionkach. Jeśli wasze dzieci dziwią się, dlaczego muszą myć ręce, to mi się wydaje, że po tej pozycji troszeczkę otworzą im się oczy. Książka dla dzieci, podejrzewam, że powyżej 5 lat, jeśli chcecie jakiś mieć efekt edukacyjny. Moje dzieci uwielbiają piosenki z kanału Nutkosfera. To nie jest reklama, ale naprawdę one je bardzo lubią. Ta grafika, powiem wam, że od razu mi to przypomina jakoś. Ja jestem naprawdę bardzo zachwycona tą pozycją. Do tego stopnia, że podejrzewam, że zrobię niedługo wam pełną recenzję tej książki i pokażę wam ze szczegółami, co możecie znaleźć w środku. A teraz zostawiam was z tymi wszystkimi pozycjami, pomysłami. Mam nadzieję, że pomogła. Mam nadzieję, że was jakoś natchnęłam dobrymi emocjami i że będziecie wiedzieć z takich tanich prezentów, co możecie podarować swoim dzieciom. A ja będę bardzo wdzięczna, jeśli napiszecie w komentarzach, co wy planujecie jeszcze dla waszych pociech kupić. Może to zainspiruje innych. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!